Justyna Steczkowska ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Święta Wielkiej Nocy to dla Ciebie nie tylko okazja do spotkania się z rodziną, ale powiedzmy sobie szczerze, też okazja chwili spokoju od bardzo bogatego i intensywnego życia koncertowego, o którym za chwilę, bo chcę Cię zapytać właśnie o to, jak w tym roku te święta wyglądają w Twoim domu. Jak co roku w domu. Wesoło, kolorowo. Nawet kilka razy pytałam moje dzieci, czy nie chciałyby w święta, ponieważ mamy chwilę czasu, co najmniej tydzień, nie gram na przykład koncertów i mam wolne, czy gdzieś byśmy pojechali i spędzili te święta, nie wiem, w jakimś ciepłym kraju albo gdzieś po prostu poza domem. Nigdy nie chcą jechać. Nie, święta muszą być w domu. Bo też spotykają się wtedy z wujkami, z ciociami. No to nie jest takie oczywiste, że co tydzień się widzimy ze sobą, wszyscy mają swoje obowiązki. Więc oni sami przygotowują jedzenie, bo wszyscy trzej gotują. I mój mąż, i dzieci. I naprawdę uwielbiają to robić. A ty pieczesz chleb? Ja piekę chleb, robię herbatę, bo to potrafię zrobić. Ale nie gotuję za bardzo. Pyszny, ale chleb robisz pyszny, wspaniały. Tak, to prawda. Ja nawet umiem gotować, ale tak się nie za bardzo przyznaję do tego, bo skoro gotują mężczyźni, to ja mam chociaż chwilę wolnego dla siebie. I po tej chwili właśnie takiego oddechu wracasz na trasę. Trasę z piosenkami Ewy Demarczyk. Po 25 ponad już latach na scenie, po 17 płytach, po ponad 3000 koncertów, mówisz, to najtrudniejsza trasa w moim życiu. Dlaczego? Ze względu na repertuar, bo jednak moje piosenki też bywają trudne w takim rozumieniu technicznym do zaśpiewania, ale jednak ja sama tworzyłam je pod swój własny głos, więc to jest duże ułatwienie. I dla kogoś może to być trudne do zaśpiewania, dla mnie nie jest, bo sama to napisałam, znając swoje możliwości. Natomiast jeśli chodzi o piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk, to są naprawdę wybitnie trudne, nie tylko technicznie, ale też emocjonalnie. Ja się w tę trasę wybierałam już co najmniej 10 lat. I za każdym razem, kiedy stawałam przed wyzwaniem, zaczynam się uczyć, cały czas się potykałam. Myślę, to jeszcze nie jestem gotowa. Naprawdę. Autentycznie nie czułam się gotowa do tego, żeby unieść emocjonalnie i technicznie ten repertuar. Bo żeby wyjść na scenę i zaśpiewać piosenki z tego repertuaru i pokazać ludziom, nie jestem Ewą Demarczyk, to jest oczywiste, ale muszę wymyśleć coś i znaleźć taki wyraz emocjonalny tej muzyki, że raz jeszcze ludzie się nią zachwycą. Tą piękną muzyką i polską poezją, która jest, no przepiękne są te piosenki, naprawdę wzruszające, poruszające, dające nam duże spektrum do wyobraźni, do dotarcia do swoich takich prawdziwych, cudownych emocji, czasem zapomnianych, po to, żeby raz jeszcze przeżyć je, być może wypłakać się na takim koncercie i powiedzieć, że ten etap już minął i cieszę się, że to się udało. Mierzenie się z legendą zawsze jest trochę ryzykiem, bo niektórzy mówią, że legend nie powinno się dotykać. Tak. Zawsze jest to wyzwanie o ten pomysł na siebie w twórczości Ewy Demarczyk, ale rozumiem, że właśnie nowe aranżacje pomogły ci w tym, żeby tę twórczość przez siebie przefiltrować. Dokładnie tak, bo granie tego w identycznych aranżacjach nie miałoby sensu. Ewa Demarczyk była, jest pewnego rodzaju pomnikiem, kimś niedoścignionym dla jej własnej publiczności. I uważam, że nie powinno się tego ruszać. To jest piękne w takiej formie, w jakiej jest. Natomiast, żeby przekonać ludzi do tego i pokazać im raz jeszcze, że już dziś takiej muzyki się nie pisze, to jest prawda. Nie tworzy się też tego typu poezji, bo świat poszedł w inną stronę, jest gdzieś dalej, czego innego poszukuje. To warto naprawdę sięgnąć do tych pięknych absolutnie rzeczy, i żeby je raz jeszcze pięknie, w bardziej współczesnej formie przekazać, ale tak jak powiedziałam na początku, z olbrzymim szacunkiem do oryginału. Czarny anioł, tak mówiono o Ewie Demarczyk, ale ty wizerunkowo w pewnym sensie też stajesz się nią na scenie, bo jesteś bardzo wierna temu jej wizerunkowi. Moje koncerty są zawsze bardzo bogate, dużo się tam dzieje i dużo jest kolorów i tego wszystkiego. Tu jest bardzo ascetycznie. Jest proste światło, ja jestem ubrana w czarną, prostą sukienkę.
nie mam żadnych ozdób. Mam czarną kreskę, żeby było wiadomo, że to jest ten czas. I wszyscy jesteśmy ubrani w ciemne kolory. Jak gdyby przemawia tylko muzyka w tym momencie, nic więcej. Widz skupia się na tym, co słyszy. I nawet pamiętam, jedna pani napisała, że była na koncercie, była zachwycona, ale tak czekała, aż się przebiorę wreszcie, bo zawsze jest zachwycona na tych koncertach, że tyle się dzieje w też kwestii wizerunku. Więc pisałam jej, że zapraszam na inne koncerty, na których przebieram się co 5 minut. Ale tutaj moim marzeniem jest, żeby widz skupił się na muzyce i słowie i żeby nic, absolutnie nic go nie rozpraszało. Najbliższy koncert właśnie z repertuarem Ewy Demarczyk 26 kwietnia, a właściwie to są 2 koncerty. Tak, w Krakowie. Bo jeden już się sprzedał, więc od razu postanowiliśmy uruchomić drugi. Przepiękny Teatrze Słowackiego, który dla Krakowa w ogóle jest czymś takim absolutnie niezwykłym, więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli tam zagrać kolejny koncert. Powiedziałam na początku, że twoje życie jest niezwykle intensywne, jeśli chodzi o koncerty, dlatego że grasz również w koncertach muzyki filmowej. Tak. I te koncerty są zorganizowane z nieprawdopodobnym rozmachem. Tak, to prawda. To są przepiękne koncerty. I one są co roku. Wiosną gramy muzykę filmową, a jesienią tribut to Hans Zimmer, Ennio Morricone i John Williams. Gra Royal Symphony Orchestra. Mamy fantastycznego dyrygenta José María Florencio. I te koncerty są takie, że no wow, naprawdę wow. I publiczność też jest naprawdę zachwycona. Orkiestra gra świetnie, dyrygent jest doskonały. Są soliści, co jakiś czas zmieniają się. Gramy najpiękniejszy temat z muzyki filmowej. Na przykład. Głównie, na przykład, ja śpiewam Gladiatora na przykład, tak? To jest wspaniała muzyka i to jest taki medley zrobiony z najlepszych fragmentów tego filmu. Śpiewałam też Rosemary's Baby, chyba w zeszłym roku. Śpiewałam też Once Upon a Time, dawno temu na Zachodzie. Śpiewaliśmy Jamesa Bonda też. No różne fragmenty, tak? Więc wygląda to naprawdę i brzmi doskonale. I tam się przebierasz. Tam się przebieram. Zapraszam Państwa serdecznie. Tam się przebieram, ale przede wszystkim śpiewam. Ale to tak żartem, bo warto to zobaczyć na żywo, usłyszeć te utwory, bo wzruszeń i takich pięknych chwil jest ogrom. I ludzie bardzo są wdzięczni za te koncerty. I też wypełniamy całe hale, więc to jest po kilka, czasem kilkanaście tysięcy ludzi na jednym koncercie, w zależności od miejsca, w którym gramy. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję i Państwu też życzę wszystkiego, co najlepsze, żeby serca Wasze się odrodziły i żebyście znaleźli spokój, harmonię i miłość wśród bliskich. Bo to są naprawdę piękne święta odrodzenia. Pozdrawiam Was wszystkich i zapraszam na koncerty.